Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ślub od pierwszego wejrzenia zdecydowanie wyróżnia się na tle innych randkowych formatów. Kontrowersyjny program, co prawda, cieszy się sporą popularnością, jednak charakteryzuje go także dość mizerna skuteczność w doborze potencjalnych par. Większość małżonków jest już bowiem po rozwodach, a w grze pozostali tylko nieliczni. Jedną z par, które ostały się po zawartym w programie małżeństwie, są Agnieszka Łyczkowska i Wojciech Janik. Uczestnicy czwartej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia stanowią obecnie jego wizytówkę, gdyż nie tylko udało im się wytrwać w związku mimo rozlicznych trudności, to jeszcze zdecydowali się na wspólną pociechę. Ciąż Agnieszki eks uczestnicy słynnego show ogłosili w połowie lipca na kanapie dzień dobry TVN. Niedługo potem pochwalili się też jej zaokrąglonym brzuszkiem na Instagramie, jednak nie podali jeszcze płci pociechy. Zapewniali natomiast że są mocno podekscytowani perspektywą zostania rodzicami. Choć przed nami jeszcze parę miesięcy, to już się nie mogę doczekać, aż ujrzę naszego Bobasa, nasz cud. Czekam z niecierpliwością na ten moment, aż pierwszy raz go wezmę w swoje ręce i będę mógł go zobaczyć, napisał w instagramowym poście Wojtek. Wygląda na to, że ten czas właśnie nadszedł. Para właśnie ogłosiła, że ich pociecha bezpiecznie przyszła na świat. Jest z nami. Antosia, Tosia, jak kto woli, urodziła się 4 stycznia 2022 roku o 14:45 siłami natury. Dostała 10 punktów i jest największym naszym szczęściem. Mimo, że poród trwał ponad 15 godzin, a ja nadal czuję jego przebieg, jest cudownie. No to zaczynamy nowy etap życia. Dziękujemy za wszystkie wiadomości i życzenia razem z Antosią, napisała na Instagramie szczęśliwa mama.